Nazywam się Czech Bartosz, jestem współwłaścicielem firmy Tope Shop, firmy meblowej, która specjalizuje się w sprzedaży mebli przez internet. Zajmujemy się produkcją oraz dystrybucją tych mebli. Współpracujemy na różnych polach ze sklepami internetowymi oraz z dużymi klientami, zarówno hurtowniami, jak i dużymi markami ze sprzętem budowlanym. Naszym atutem jest to, że nasze meble przygotowane są specjalnie do sprzedaży przez internet. Nasze paczki są odpowiednio zabezpieczone, opakowania są ekologiczne, możemy je dostarczać w całej Europie i w Wielkiej Brytanii. Mamy magazyny przeładunkowe w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii, a także firmy współpracujące z nami na południe Europy, czyli na Węgrzech i w Rumunii. Forma współpracy dropshippingowej, którą oferujemy, to taki model, w którym sklep internetowy lub sprzedawca na Allegro, bo może to być jedna osoba, która sprzedaje nasze meble nawet na Allegro, nie musi magazynować mebli, nie musi mieć żadnych materiałów, bo my wszystko dostarczamy. Może w pełni zautomatyzować się z naszym systemem poprzez Bazelinkera lub pliki CSV, a także inne dowolnie podane nam metody. I zajmuje się tak naprawdę tylko marketingiem i sprzedażą mebli oraz obsługą klienta. Natomiast my zajmujemy się całą logistyką, dostarczeniem wszelkich materiałów, obsługą reklamacji i zwrotów. Główne zalety tego modelu to minimalne koszty początkowe. Brak konieczności magazynowania towaru oraz możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności bez konieczności dużych inwestycji. Sklep internetowy można uruchomić w bardzo prosty sposób. Mamy klientów, którzy sprzedają nawet na forach na Facebooku i wychodzi im to bardzo dobrze. Natomiast budowanie profesjonalnego sklepu, my w tym pomagamy, dostarczamy wszelkie materiały. Można to zrobić na gotowych platformach i załadować naszą ofertę poprzez pliki CSV lub XML. Najprościej mówiąc, jeżeli zgłaszają się do nas hurtownicy lub pośrednicy albo właściciele sklepów internetowych, to prowadzimy ich i umożliwiamy im jak najprostsze zaciągnięcie naszej oferty. Współpracujemy z hurtownikami w całej Europie. Główne ryzyka związane z dropshippingiem to brak kontroli nad jakością i szybkością dostawy. Różnego rodzaju opóźnienia i konieczność konkurowania z innymi sklepami na tych samych produktach. Dodatkowo w przypadku problemów z reklamacjami lub dostawą, to jednak sklep podnosi odpowiedzialność przed klientem, mimo że dostawca jest odpowiedzialny za wysyłkę. Zapraszam Cię na nasz kanał na TikToku, gdzie pokażemy Ci, jak my eliminujemy wszystkie zagrożenia w tym procesie. Jeżeli chcielibyście rozszerzyć asortyment w swoim sklepie o meble, to jesteśmy dobrym wyborem ze względu na to, że wszystkie nasze meble magazynujemy u siebie i mamy je dostępne w 24-godzinnej wysyłce. Jesteśmy ich producentem, są produkowane w Polsce, a opakowania spełniają ekologiczne standardy europejskie. Mamy procesy obsługi reklamacji klienta. Specjalizujemy się w wysyłce e-commerce i jesteśmy w tym profesjonalistami. Dodatkowo mamy kilka magazynów w Europie i dzięki temu nasz łańcuch dostaw jest niezachwiany. Jeżeli chciałbyś rozpocząć sprzedaż na zasadach dropshippingu, musisz zwrócić uwagę, jak dostawca obsługuje reklamację, wysyłkę oraz jaką ma jakość produktów, ponieważ reklamacje będą dużym problemem. Atrakcyjny design, konkurencyjna cena oraz łatwość integracji z naszą platformą powoduje, że klienci często nas wybierają. Warto też zwrócić uwagę na poziom obsługi, jak hurtownia wspiera Cię przy sprzedaży. Duży nacisk kładziemy na to, aby nasi partnerzy byli ciągle przez nas wspierani, zarówno od strony logistycznej, programistycznej, jak i marketingowej. Przy takiej sprzedaży czeka Cię wiele wyzwań, a my staramy się, abyś przeszedł przez ten proces gładko. Trend w branży meblarskiej, jakimi kierują się nasi projektanci, to wzrost popularności mebli modułowych, zrównoważone projektowanie, minimalizm oraz wykorzystanie naturalnych materiałów i kolorów. Wprowadzamy rocznie około 50 produktów, natomiast cała nasza baza to około 450 do 500 produktów. Główne kryteria, którymi należy się kierować przy wyborze takiego dostawcy jak ja, to cena i jakość produktów, ale także terminowość dostaw i elastyczność w obsłudze zamówień. Polityka zwrotów, szybkość reakcji na reklamacje oraz reputacja dostawcy na rynku. Najważniejsze cechy produktów, na które klienci zwracają uwagę, to jakość wykonania, łatwość montażu, wytrzymałość materiałów, ergonomiczny design, funkcjonalność, estetyka oraz szybkość dostawy. Jeśli chciałbyś zacząć sprzedawać meble w modelu dropshippingowym, to musisz skupić się na wyszukaniu odpowiednich marketplace'ów, wykorzystaniu social mediów, reklamy w Google Ads, content marketing, marketing poprzez influencerów. W dużym skrócie, marketing to najważniejsza rzecz, którą musisz się zająć, bo resztą zajmujemy się my. Główne różnice pomiędzy sprzedażą dropshippingową i tradycyjną to redukcja kosztów logistyki. Nie musisz przewozić towaru do swojego magazynu, nie musisz go rozładowywać, nie musisz go pakować. My zajmujemy się wszystkim, całą logistyką. Natomiast przy tradycyjnym modelu trzeba byłoby to przewieźć, rozpakować, mieć magazyniera. Tutaj my zajmujemy się całą logistyką, łącznie z obsługą zwrotów i reklamacji. Największe błędy popełnione przez naszych klientów dropshippingowych to niezadbanie o odpowiednią kartę produktu, niewystarczające zrozumienie potrzeb klientów, zbyt wysokie marże oraz brak spójności w marketingu.
Ale nasi opiekunowie poprowadzą Cię przez te wszystkie meandry tego tematu. Dla mnie największym problemem przy rozpoczęciu działalności dropshippingowej byłaby obsługa zwrotów. No bo jeżeli miałbym prowadzić sklep internetowy z domu czy z pokoju, to jak mam przyjmować zwroty mebli, co w garażu, gdzie to magazynować? My przyjmujemy wszystkie zwroty, nie robimy z tym problemu. Później przerabiamy, pakujemy na nowo, obsługujemy lub sprzedajemy. Natomiast to nie jest Twój problem. Twoim problemem jest tak naprawdę sprzedaż i obsługa klienta. Natomiast żeby zminimalizować ten problem, należałoby zadbać o odpowiednią obsługę klienta. Odpowiednie opisy produktów, wysokiej jakości zdjęcia, klarowna polityka zwrotów. My dodatkowo ze swojej strony dajemy funkcje wideo, które ułatwiają klientom montaż oraz wspieramy Cię dużą ilością materiałów reklamowych. Przy sprzedaży dropshippingowej należy dokładnie policzyć cenę. Różne marketplace'y różnie naliczają swoje prowizje. Najlepiej stworzyć sobie odpowiednią tabelkę, gdzie dodajesz wszystkie koszty i łatwo policzysz swój zysk. Na skład ceny końcowej dla klienta wchodzi bardzo dużo elementów i nie należy pominąć żadnego. Na przykład koszty zakupu, prowizja dostawcy, koszty operacyjne sklepu oraz przelewów i Twoja marża. Aby zoptymalizować proces zamówień i dostaw mebli, najlepiej posłużyć się już istniejącymi rozwiązaniami, takimi jak Bazelinker. My także wspieramy ze swojej strony wszelkie połączenia API, dajemy nasze stany magazynowe, które możesz wyświetlać na swojej stronie, także całą ofertę w pliku XML lub dowolnej formie, jaką sobie wybierzesz. Najważniejszym wskaźnikiem sukcesu przy sprzedaży w dropshippingu lub w ogóle przy sprzedaży będzie tak naprawdę końcowy zarobek. Ile jesteś w stanie na tym zarobić. Myślę, że najlepsze sklepy internetowe w branży meblarskiej mogą wyciągnąć na czysto kolejnie ponad 10% całego obrotu. Warto mieć pod kontrolą wskaźniki konwersji i sprzedaży. Marketplace'y będą Cię kosztowały od 12 do 18%, czasami dojdzie jakaś reklama. Natomiast jeżeli zrobisz swój marketing w social mediach, używając jakichś swoich fajnych rozwiązań, może udać się zejść poniżej 10% kosztów sprzedaży. Ważnym elementem jest zwiększanie średniej wartości koszyka. Możesz to robić poprzez stworzenie zestawów meblowych lub dosprzedaż już po zakupie klienta. Pilnuj wskaźników zwrotów oraz oceny klientów. Różnice między rynkiem mebli a innymi produktami sprzedawanymi w dropshippingu to głównie wielkość, gabaryty tych produktów. Waga i rozmiar powodują, że kurierzy nie lubią takich paczek. No i czasami zdarzy się, że część z nich po prostu upadnie, uszkodzi się. Więc bardzo ważnym elementem są opakowania, ale i tak musisz się liczyć ze zwrotami na poziomie od 1 do 5%. No i w dużej mierze od Ciebie zależy, jaki to będzie wskaźnik. Najczęstsze obawy, jakie mają klienci, kiedy chcą kupić meble przez internet, to wątpliwości co do jakości produktów, opóźnień w dostawie, czy będą mieli trudność z montażem, a co z reklamacją i zwrotami, jak podejdzie do tego sprzedawca. Mamy ten proces w jednym palcu i wyjaśnimy Ci, jak to zrobić. Jeżeli chcesz budować zaufanie klientów odnośnie jakości swoich produktów, musisz w jasny sposób komunikować gwarancję satysfakcji i zwrotu pieniędzy. Perspektywa rozwoju branży meblarskiej modelu dropshipping to perspektywa dalszego rozwoju sprzedaży e-commerce, rozwój technologii produkcji i dostaw, większa personalizacja produktów oraz zwiększenie znaczenia ekologii i zrównoważonego rozwoju. Jeżeli masz wątpliwości i chciałbyś zacząć lub już prowadzić e-commerce, skontaktuj się z nami, nie wahaj się, my pomożemy Ci we wdrożeniu sklepu, pokażemy Ci tajniki sprzedaży przez internet, prowadzimy Cię na nowe rynki, Ty zajmiesz się tylko marketingiem i obsługą klienta.